Każdy ze sportowców Śląs Wrocław na dzień dobry obdarowany został koszulką, by później dumnie w niej paradować lub brać udział w sportowych atrakcjach przygotowanych właśnie dla nich. A tych nie brakowało. Radości ze spotkania z młodymi zawodnikami i zawodniczkami nie kryła szefowa wrocławskiego klubu. Bardzo się cieszymy, że jest naprawdę fajna pogoda. Trochę się baliśmy, ponieważ prognozy nie były dobre i baliśmy się, że tego festynu nie będziemy mogli zorganizować. Frekwencja jest niesamowita, no i pozostaje nam się tylko cieszyć i bawić dzisiaj. Młodzi piłkarze rywalizowali na głównej płycie w turniejach, a w tym samym czasie na specjalnie przygotowanych boiskach do koszykówki odbywał się turniej najmłodszych zespołów Akademii Śląs. Bardzo dużą popularnością cieszył się tak zwany Turbo Kozak, na którym w takich konkurencjach jak strzał na celność, karny w ciemno, sam na sami żonglerce swoje umiejętności sprawdzali nie tylko młodzi, też ich tatusiowie. Równie emocjonująca była bitwa bramkarska. W międzyczasie trwał też turniej piłkarski dla rodziców, ale to było przede wszystkim święto młodych i o tym pamiętamy. Dzisiejszy dzień poświęciliśmy najmłodszym, ale też i trochę tym starszym, ponieważ było mnóstwo konkurencji sportowych dla dzieciaków, dla ich rodziców, dla trenerów. Także naprawdę taki fajny rodzinny dzień na sportowo spędzony, do tego mnóstwo atrakcji, takie jak trampoliny, zamki dmuchane, mamy upiekły przepyszne ciasta, był grill, także naprawdę super, super zabawa. Na pikniku zaparkowały też karetka pogotowia i wóz strażacki. Jak nam powiedzieli ratownicy medyczni, byli oni bardzo pozytywnie zaskoczeni zainteresowaniem ich pracą i mnóstwem pytań zadawanych przez młodych ludzi. Strażacy tymczasem przygotowali dla dzieciaków prawdziwą niespodziankę. Była nią możliwość wzięcia do rąk prawdziwej sikawki i za jej pomocą skierować strumień wody do celu. Tylko 1,5 godziny trwała sprzedaż losów przygotowanych w corocznej loterii. Każdy nabyty gwarantował nagrodę, a kolejka po nie sięgała kilkudziesięciu metrów. Była też fundacja DKMS. Jej stoisko cieszyło się zainteresowaniem. Co najważniejsze, wielu uczestników pikniku skorzystało z możliwości rejestracji w tej fundacji i stało się potencjalnymi dawcami szpiku kostnego. Coroczny turniej był jak zwykle dobrą konfrontacją dla polskich zespołów, które mogły się sprawdzić w rywalizacji między sobą i też spróbować swoich sił w międzynarodowej konfrontacji. W zmaganiach wzięli udział koszykarze Durt z Francji oraz niemieckiego Eisbären Bremerhaven. Zespoły najpierw rywalizowały w dwóch grupach, do dalszej walki o medale awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej. Jak nasze zespoły wypadły w piątkowych meczach? Druga drużyna śląska na dzień dobry dostała doskonałą lekcję od Francuzów, przegrywając aż 23-108. Śląsk pierwszy po niezwykłych emocjach uległ Eisbären Bremerhaven 48-51, a AWF przegrał z kadrą województwa lubuskiego 21-69. W piątek wrocławianie wystąpili jeszcze w dwóch meczach. Drugi Śląsk uległ AZS-owi AWF-owi Wrocław 34-45, a pierwszy WKS Śląsk pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 44-39. W sobotę o poranku dwie wysokie porażki Śląska. Kadra województwa lubuskiego rozbiła drugą ekipę trójkolorowych 88-18. TKM Włocławek bardzo wysoko pokonał WKS Śląsk pierwszy 78-24. Szybko o swoim meczu chcą zapomnieć także zawodnicy AZS-u AWF-u, którzy przeciw Francuzom zdobyli, uwaga, ledwie 6 punktów w całym spotkaniu. W popołudniowych starciach wrocławianie z akademickiej drużyny ulegli MKS-owi Dąbrowa 23-37. W zmaganiach Śląska rezerwy przegrały z pierwszą drużyną 32-65. Niedzielne spotkania były już o konkretne pozycje w tabeli końcowej turnieju. Ostatecznie zawody Black Point Basket Cup zakończyły się zwycięstwem kadry województwa lubuskiego. Drugie miejsce dla Durt, trzecie dla TKM-u Wrocławek, tuż za podium ekipa Eisbären Bremerhaven. Śląsk pierwszy był piąty, AZS-ów Wrocław siódmy, a Śląsk drugi zakończył zmagania na 8. pozycji. Wrocławski turniej okazał się startem integracyjnym. W zawodach zaprezentowali się nie tylko nasi siłacze, było też sporo zawodników spoza regionu i też grupa z zagranicy plus wspomniani niepełnosprawni. Poza zawodnikami z całej Polski, którzy do nas przyjechali, mamy też osoby z zagranicy, między innymi zawodników z Ukrainy i z Białorusi. Podczas naszej imprezy też biorą udział niepełnosprawni. Choć wyciskanie sztangi staje się w Polsce coraz bardziej popularne, nie każdy wie, na czym do końca polega. To przechodzimy do szczegółów. Co zrobić, by zwyciężyć i by próba została zaliczona? Nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Generalnie chodzi o to, żeby wykonać jak największą ilość powtórzeń w czasie 5 minut, ale trzeba zachować odpowiednie zasady. Między innymi każdy ruch musi być pełny, czyli trzeba dotknąć klatki piersiowej i wyprostować ramiona w stawach łokciowych, akcentując każde powtórzenie w górze. Powtórzenia, które nie są wykonane w ten sposób, nie są zaliczane. Jak wiemy, pozory czasami mogą mylić. W tym wypadku podczas wyciskania sztangi nie raz, nie dwa można było czuć się zaskoczonym. Dlaczego? Bo teoretycznie niewyglądający na silnego zawodnika wygrywał z tym, który
straszył nieco sylwetką. Często zawodnik, który jest na pierwszy rzut oka niepozorny, potrafi zrobić bardzo duży wynik i odwrotnie bywa, że przychodzą na przykład mocno umięśnieni zawodnicy, którzy nie są tak samo wytrzymali jak ci szczupli. To nie była pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez Spartana. Każda kolejna cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z imprezy na imprezę mamy coraz więcej zawodników, teraz jest ich około 50. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się około 60. Szczegóły dotyczące niedzielnej imprezy na profilu Spartana na Facebooku. Jak co roku spotkanie olimpijskie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Na Partynicach pojawiło się prawie 50 sportowców, którzy przed laty reprezentowali Polskę na najważniejszych zawodach. Dla większości zawodników i zawodniczek nie zabrakło sztandarowych postaci, bez których piknik nie mógłby się odbyć. Prym wiedli Mieczysław Łopatka i Renata Maurer-Różańska. Tym razem mogliśmy gościć także wyjątkowych sportowców spoza Wrocławia. Na przyjazd do stolicy Dolnego Śląska z Krakowa zdecydowała się Barbara Ślizowska, gimnastyczka sportowa, która zdobyła dla Polski reprezentacji brąz na Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne w 1956 roku. Najbardziej na spotkaniu z olimpijczykami zyskali młodzi sportowcy i ich rodzice, którzy nie raz i nie dwa prosili o poradę dotyczącą kariery zawodniczej. Seniorzy poświęcali swój czas i zarażali młodych duchem sportu. Podczas niedzielnego spotkania można było poznać kilkadziesiąt różnych dyscyplin, także z pakietu The World Games 2017, które już w lipcu zawitają do Wrocławia. Efektownie przed kibicami zaprezentowała się Róża Gumienna, nasza mistrzyni świata w kickboxingu. Podczas gorącego spotkania dużym zainteresowaniem cieszyło się też boisko do koszykówki. Można było przy nim spotkać zawodników wrocławskiego klubu koszykówki. Młodzi swoich sił próbowali też w skimboardingu. Tor pojawił się na Partynicach dzięki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. To nie jedyna atrakcja. Odbył się bieg śladem konia. Był pokaz tai chi, występ taneczny uczniów szkoły podstawowej w Łagiewnikach. Był pokaz szermierki, wykonanie wicemistrza olimpijskiego Tomasza Motyki. Do tego zaprezentowali się judocy, zapaśnicy, karatecy, gimnastycy, ciężarowcy, fani taekwondo. No i właśnie wspomniani szermierze. Jak co roku na scenie pojawili się też nasi olimpijczycy, którzy zebrali gromkie brawa. Na uczestników pikniku czekała moc atrakcji. Warto wspomnieć jeszcze o wozie pożarniczym, straży Skobierzyc, pokazach sprzętu pirotechnicznego i specjalnego będącego na wyposażeniu Straży Granicznej. Pojawiło się też centralne laboratorium naukowe WF-u. Dzieci szalały na dmuchanych zamkach w kinie 7D na Kłucykach. Jak widać, atrakcji nie brakowało. Pierwszy sezon w Superlidze, niezależnie od dyscypliny kraju, w którym jest rozgrywany, zawsze bardzo trudny. Na Beniaminka czeka wiele niespodzianek. Tymczasem KPR wypadł dobrze. Pośród wszystkich najlepszych zespołów szczypiorniaka w Polsce uplasował się na 9. pozycji. To spory sukces. Dobry sezon, dobry wynik. Jesteśmy zadowoleni z utrzymanego miejsca, z utrzymania się w lidze. Sukces zamierzamy przekuć w jeszcze lepsze powodzenie i w jeszcze lepszą reklamę dla rejonu. No będziemy nad tym pracować. Pomiędzy pierwszym a drugim sezonem w Superlidze drużynę Skobierzyc czeka sporo zmian. Tą główną jest zmiana struktury klubu. By grać w najwyższej klasie, kluby muszą się przekształcić w spółki sportowe. To będą jednak nie jedyne zmiany. W tej chwili pracujemy nad zawiązaniem spółki, stworzą się nowe możliwości, możliwość fakturowania reklam dla zainteresowanych sponsorów. No, zmiany będą dotyczyły także zespołu szkoleniowego. Wzmacniamy trochę grupę, przyszły nowe zawodniczki, dwie z zewnątrz, zmieni się sztab trenerski. Także zmiany jeszcze przed nami. To przejdźmy do szczegółów. Kibice czekają na nowe zawodniczki i nowy sztab szkoleniowy. Na razie szef klubu zdradza dwa nowe nazwiska, ale to prawdopodobnie nie koniec wzmocnień drużyny, podkreśla Piotr Smoła. Osobami pewnymi, z którymi będziemy współpracowali w przyszłym sezonie nowymi, są pani Wiertelak i pani Dąbrowska. Natomiast jeżeli możliwości budżetowe pozwolą, chcemy wzmocnić drużynę również o rozgrywającą, jak również o bramkarkę. Trwają też zaawansowane rozmowy dotyczące nowego trenera KPR-u Kobierzyce. W ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu dni sprawa powinna być już przesądzona. Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o nowym trenerze, natomiast sądzę, że najwcześniej będziemy mogli o tym powiedzieć za tydzień bądź dwa. Obecnie trwają jeszcze rozmowy
więc dziś wolałbym się na ten temat jeszcze nie wypowiadać. Zainteresowanie szczypiorniakiem w Kobierzycach jest naprawdę spore. Hala zazwyczaj była wypełniona po brzegi. Czy to będzie miało przełożenie na nowych sponsorów? Tutaj najpierw musimy się pokazać. Faktycznie społeczeństwo kobierzyckie żyje piłką ręczną. Przychodzą oklaskiwać znane sobie zawodniczki, swoje znajome, swoje koleżanki, swoje dzieci, rodzinę. Środowisko sponsorów musi pewnie zobaczyć tą możliwość. Możliwość pokazania się w rejonie. Sądzę, że jesteśmy już zauważeni jako szansa takiego pokazania się, tak jak to pan wspomniał, jako Kobierzyce na mapie Polski sportowej, miejscowość istniejąca. Zaczynają to dostrzegać również inne miejscowości. No, sądzę, że chociażby w najbliższej przyszłości pewnie Jelcz-Łackowice. Jakie dalej będą możliwości, trudno jest powiedzieć. Na pewno będziemy czynili starania, żeby tą taką popularyzację piłki ręcznej w Kobierzycach utrzymać na dobrym poziomie, aby była ona widowiskowa i atrakcyjna przede wszystkim dla społeczeństwa, bo taki pożytek to powinno raczej przynosić. Celem na kolejny sezon będzie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, zależnie od składu, być może także włączenie się do walki o pierwszą ósemkę. Hubert Hurkacz jest rozpoznawalną postacią polskiego tenisa. Od lat mówiono o nim, że to wielki talent. Udowadnia to w swoich kolejnych startach. Krok po kroku przesuwa się w kierunku najlepszych. Jakie są obecnie jego plany? Jeździ po całym świecie. W tej chwili wybiera głównie turnieje zawodowe typu Challenger, czyli w granicach 30-40 tysięcy euro pula nagród i wyżej. Ostatnio startował w zawodach w Lizbonie. Zawodnik Redeco odpadł w pierwszej rundzie. Przegrał z Georgem Harrisem z RPA 4-6 i 6-7. Z wielkiego sukcesu może się natomiast cieszyć inny z tenisistów, Rafała Palucha. Dopiero co jesteśmy po Mistrzostwach Polski do lat 23, które odbywały się w Poznaniu. I tam ogromny sukces naszego zawodnika, Szymona Walkowa, który zdobył podwójną koronę. Wygrał w singlu, wygrał w deblu z Kamilem Gajewskim, także mamy już w tym roku 2 złota Mistrzostw Polski. Do tego jeszcze w zeszłoroczne oczywiście sukcesy Hubert Hurkacz, mistrz Polski w singlu, Szymon Walków, mistrz Polski w deblu, Weronika Baszak, mistrzyni Polski do lat 14. Także no, obiecująco patrzymy w przyszłość na ten sezon. Zapowiada się ciekawie, czekamy na sukcesy w turniejach zagranicznych w tej chwili naszych zawodników. Triumf w Poznaniu powinien dodać skrzydeł Szymonowi Walkowowi. Na co dzień trenuje z Hubertem Hurkaczem. Na razie jednak nie udaje mu się doścignąć swojego kolegi. Występ w stolicy Wielkopolski może stać się jednak przełomem, podkreśla Rafał Paluch. Oczekujemy, że Szymon rzeczywiście zacznie osiągać większe sukcesy w turniejach zawodowych. Bardzo dobrze jest, że mają możliwość wspólnych treningów tutaj na Redeco. Pracują razem, jeżdżą jeszcze w tej chwili na różne turnieje, ale miejmy nadzieję, że ten sukces Szymona w wygraniu Mistrzostw Polski też go singlowo na tyle wzbogaci i na tyle będzie miał doświadczenia, że przekuje to na sukcesy również w futuresach i w challengerach. Tenis we Wrocławiu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Korty przy Halera są bardzo często zapełnione. Grają amatorzy, którzy coraz częściej mają też okazję uczestniczyć w turniejach im właśnie dedykowanych. Bardzo dużo amatorów gra u nas na obiekcie. Grają oni również podglądając Huberta, Szymona tutaj na kortach, ale organizujemy mnóstwo turniejów dla amatorów. Jest cykl mikstowy w każdą, co drugą niedzielę. U nas na obiekcie są turnieje kobiece singlowe, męskie singlowe dla amatorów. W ten weekend 17-18 czerwiec organizujemy już taką ostateczną turę turniejów dla dzieci Kids Cup i Youth Cup do 11 lat i do 15. Był cały cykl zimowy, teraz to są turnieje finałowe. Oraz zaczynają się wakacje niebawem, więc na naszym obiekcie będzie można przeprowadzać dzieci. Co tydzień będą organizowane półkolonie od rana, od godziny 8 do 16. Zajmujemy się wszystkimi dziećmi i młodzieżą, którzy chcieliby spędzić aktywnie czas na kortach. Jeżeli chcecie zobaczyć młodych w akcji w ten weekend, już ta możliwość, wstęp na korty Redeco jest wolny.
Nie zwalniają tempa uczelnia, teraz pod wodzą doktora habilitowanego Andrzeja Rokity święci triumfy. To sukces potrójny, bo do zwycięstwa w rankingu na najlepszą sportową uczelnię w kraju przeszły też wielkie wyniki w wyróżnieniach dla dwóch kierunków. Jestem ogromnie dumny, że po raz kolejny Akademia Wychowania Fizycznego w ostatnim dziesięcioleciu jest na pierwszym miejscu. To jest ogromna radość, ogromne słowa podziękowania dla całej społeczności akademickiej, dla wszystkich ludzi, którzy na ten duży sukces, co by nie było, zapracowali. Szczególne podziękowania dla mojego poprzednika, pana profesora Juliusza Migasiewicza, bo to za jego czasów również się działo. A tak naprawdę każdy tu dołożył swoją cegiełkę i to jest ogromna radość. Cieszymy się z ciągłego rozwoju, dodaje rektor. Kolejnym wyróżnieniem zostały obdarowane dwa kierunki uczelni. To także wielki powód do dumy, zaznacza. To nie tylko Akademia Wychowania Fizycznego została sklasyfikowana jako najlepsza Akademia Wychowania Fizycznego w Polsce w poprzednim roku. To również dwa kierunki na naszej uczelni, czyli kierunek wychowania fizycznego, kierunek turystyka i rekreacja, również uplasowały się w rankingu tych kierunków jako najlepsze kierunki w Polsce. Ogromnie się cieszymy, to oznacza, że to, co robimy, zostało dostrzeżone, a przypomnę, że nie robimy tego dla rankingu, robimy dlatego, żeby była jak największa jakość, jak najlepsza jakość badań naukowych, dydaktyki, organizacji wszystkich wydarzeń, które robimy. A podwójna radość jest z tego, że zostało to dostrzeżone również w ocenie rankingowej. Wiadomość spłynęła do wrocławskiej WF w idealnym czasie. Teraz przecież uczelnie walczą o klientów, czyli swoich przyszłych studentów. Jeszcze raz podkreślę, nie robimy tego dla rankingów. Cieszę się ogromnie, że te działania zostały dostrzeżone. Natomiast misja i działania, które zostały nakreślone, czy w poprzedniej kadencji, czy teraz, widać, że zostają dostrzeżone. Zostają dostrzeżone również w rankingach, a to oczywiście, że skutkuje tym, że każdy chce studiować na najlepszej uczelni w kraju, z czego ja się ogromnie cieszę. Ale my zostaniemy przy swoim. Dlaczego warto studiować na wrocławskiej AWF? Kochani, przyjdźcie do nas. To naprawdę jest pięknie, przyjemnie, fajnie. Będziecie zadowoleni, otrzymacie najlepszą dydaktykę, będziecie mogli uczestniczyć w najlepszych badaniach i będziecie mieli przyjemność współuczestniczyć w organizacji najlepszych imprez dla całego środowiska, nie tylko akademickiego, ale całego środowiska we Wrocławiu na Dolnym Śląsku. Serdecznie Was zapraszam. Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie uczelni, tam też m.in. najnowszy ranking Perspektyw.